przed i after show. Jest dzień 27 kwietnia i teraz powiedz mi, zespoły nadsyłały, czy po prostu jak... Jaki był dobór tych zespołów, których będą grać przed Banisherem? Ręcznie wybierałem i przesłuchiwałem. Zresztą z kolegą Śniadim i Śniadim Dadim siedzieliśmy, mieliśmy konsorcjum tutaj dobierało. Zgłoszeń było rzeczywiście dużo na całą trasę i na te koncerty, chyba z 50 albo 60. Zespołów się przewinęło i super. I po pierwsze, ja lubię dawać dobrym szansę i ciągnąć dobrych do góry. Jeżeli mogę coś takiego zrobić, to z przyjemnością to zrobię. Jeżeli ktoś jest dobry, dobrze gra, jest fajny, miły, rokuje i tak dalej, to zawsze komuś takiemu pomogę, jeżeli tylko jestem w stanie. I wyciągnęliśmy tutaj rękę do wielu zespołów po prostu. Nadsyłajcie, będziecie spoko i tak dalej. Nadsyłajcie jakieś tam numery, zobaczymy, czy to się będzie zgadzało. I po prostu do każdego gdzieś tam miasta dobraliśmy najfajniejsze zespoły albo najbardziej pasujące, no bo to tych czynników było naprawdę dużo, nie? Ja na przykład zwracam uwagę na to, czy dany zespół jak często gra, nie? Jeżeli jakiś zespół, wiesz, już ósmy raz gra u siebie w mieście, nie, no to trochę strzał w stopę, żeby brać taki band na support, no nawet jeżeli jest dobry. No ale patrzę na to z tej perspektywy też. Dwa, że... co tutaj jeszcze? No wybraliśmy po prostu najfajniejsze zespoły. Takie, żeby było w miarę blisko, żeby było trochę... Na ten rzeszowski gig wybraliśmy... Dwa zespoły z Rzeszowa, jeden z Mielca i Mastemej z Krakowa, ale tak naprawdę z Rzeszowa, bo tam dwóch chłopaków jest z Rzeszowa. Fajny skład, dobre mordeczki tutaj, wszyscy są... Czyli tak, powiedz Spektrum Mielec, tak? Tak, tak, tak. Insist to jest z Leżeń z Grzeszów. Atropin też Rzeszów. Mostemej Rzeszów Kraków. Czyli tak powiedzmy, że w miarę lokalnie, no i nasz powiedzmy wielki powrót na swoje śmietniki na z garaży po 8 latach, bo sobie obliczyłem, że ostatni raz w Rzeszowie graliśmy w 2016 roku. Więc dużo się zmieniło, dużo się nagrało. W zasadzie dwie płyty się przemieliły przez ten czas. Trochę wydawnictw, no wiadomo, ja po drodze miałem dużo zajęć, że tak powiem, nigdy jakoś tak ten Banisher, nie wiem dlaczego, ale zawsze tak u mnie traktowany, jak to takie po macoszemu siódme dziecko, kurde, po kisielu. Nie wiem dlaczego, czy to z jakby urdżu do dążenia za karierą z mojej strony, czy nie wiem z czego. No w każdym razie troszeczkę zaniedbany był ten Banisher przez różne czynniki. Aftermath zresztą, czyli numer, który wydaliśmy zaraz po pandemii, jest też właśnie o tym, że wreszcie, znaczy nie dokładnie o tym, ale to był taki na rozgrzewę utwór, że dobra, wracamy, nie, po tej pandemii i tym wszystkim. Ja, tak jak mówię, wymyśliliśmy sobie single. Ale jednak będzie płyta. Nie, to już tak zmieniłem trochę temat, nie wiem dlaczego. Miałem opowiadać o zespołach i tak dalej. Na Rzeszów, no to są te zespoły, co wspominaliśmy. Bilety są w dosyć przystępnej cenie, wydaje mi się 5-6 dyszek. I zrobiliśmy bardzo fajną akcję, mianowicie dla młodziaków są wjazdóweczki po 20 PLN, Polish Dollars, dostępne na bramce. Tutaj może to jest taki uśmiech też również w kierunku Śniadiego, który jest naszym tutaj młodym smykasem i no nie żebyśmy chcieli przejąć audiencję w jego wieku czy coś, ale ja sobie tak, jak sobie tak pomyślę, jak ja zacząłem jako taki no glutek łazić po koncertach, jak miałem to 16-17 lat, nie, no to no kurde, fajnie jest było zostawić trochę tej kasy w kieszeni, nie? Chociaż jak pamiętam, że w rejsie były tam gigi za piątkę i tak dalej. Powiedzmy, że dwie dychy to jest piątka wtedy, nie? No więc tutaj, jeżeli ktoś chce gdzieś tam rozpoczynać jakąś przygodę z metalem, czy pooglądać sobie zespoły, które będą grały, bo tu już nie mówimy tylko o nas, tak jak przesłuchiwałem, to...
5 zespołów i różne gatunki, także każdy znajdzie tu coś dla siebie, podejrzewam. Też mi się wydaje, że to taką dywersyfikacja stylistyczna na tym koncercie była też jedną z ważniejszych rzeczy. Każdy znajdzie coś dla siebie, no ale żeby to też się spinało w miarę sensownie. No zresztą zestaw Banisher Truizm, który jest wyleci później troszeczkę parę dni, jest też dosyć takim, no może nie z dwóch biegunów, ale no obydwa zespoły są całkiem różne, natomiast pomysł wyszedł, nie wiem już ode mnie, czy od kogoś, czy ktoś w netach mi zagniatał, kiedy panowie wspólna trasa, Truizm i Banisher. I tak już odgrażaliśmy się tymi ręcami i nogami, Dzwonu się też odgrażał. W końcu, pod koniec tamtego roku, nie pamiętam, czy ja do niego zadzwoniłem, czy on do mnie, i tak powiedziałem, stary, no musimy to zrobić, nie? Po prostu, jeżeli tego nie zrobimy, nawet jeżeli to nie wiecie, po prostu zróbmy to. Jak będziemy siedzieć i się odgrażać rączkami i nogami w internecie, to nic z tego nie będzie. A jeszcze dodajmy, bo nie wszyscy wiedzą Dzwonu, spotkaliście się razem w Acid, w sensie, jak graliśmy, tak. Tak, miałem taki epizod w 2019-2020 roku, gdzie może to brzmieć trochę niewiarygodnie, ale zastępowałem popcorna na gitarze na 12 koncertach chyba z Acid Drinkers, co jest, nie ukrywam, jednym z moich większych sukcesów w tej całej pogoni za karierą metalowca. No i stąd się znamy. Dzwonu to jest też bardzo płodny chłopak i chodzi mi tutaj o muzykę rozrywkową, a nie o samą rozrywkę. I ma też swój zespół i ponieważ Acid jest w tym momencie w hiatusie, to postawił na Truizm i idzie mu bardzo fajnie. Polecamy również Truizm do przesłuchania i możecie nas zobaczyć w 6 miastach w Polsce, akurat tutaj na Rzeszów. Nie będzie niestety Truizm, ale mamy wspólne koncerty w Krakowie, będę szedł od tyłu, Kraków, Katowice, Łódź, Toruń, Poznań i Wrocław. O. Za chwilę zagramy utwór, bo w 2020 roku graliśmy Degrees of Isolation i nie zagraliśmy utworu Apotheosis. A ci powiem, on mi teraz najbardziej się podoba. Jest fajny, tak, jest taki punk klepa. No właśnie, wyrwałeś mi to z ust, ponieważ ostatnio była taka od roku, dwóch... Ale to spóźniliśmy się o minutę. Rozgadałem się. Było coś takiego, połączenie Unia punk z metalem, nie? I niektóre zespoły bardzo fajnie wchodzą na scenę, na przykład zespół Yad, All's Woods Graves, gdzie właśnie ta motoryka i tak dalej, ta wściekłość punkowa jest słyszalna. I właśnie tutaj w tym utworze właśnie mnie taka ciągotka, taki pierwszy, że tak powiem, punkowe takie, taka wścieklizna troszeczkę. No tak, tak. Poza środkiem, który jest już tam ekstremalnie dokręcony, ale rzeczywiście jest taka punk klepa, trochę środkowy napalm, Suffer the Children, trochę coś, nie wiem. Ciężko mi obiektywnie stwierdzić, gdyż jak robisz numery, jak robię numery, to ja tego nie słyszę, jak to brzmi, jak ktoś. To po prostu wypływa ze mnie i brzmi tak, jak mam teraz w głowie. Dobra, to zagramy utwór, a za chwilę zaprosimy... No, nie spodziewałem się, że będzie jeszcze ten gość i porozmawiamy o składzie. Dobrze. O składzie Banisher. Fajnie. Lars Ulrich. Come on.
dobrze, to zagraliśmy. Utwór zespół Banisher. Właśnie, Hubert, skład zespołu. Ja dopowiem, że w tej chwili obok Huberta, tutaj po mojej prawej jest kolega Krzysiek. Siemano. I teraz tak, szczerze mówiąc, gdy zobaczyłem zdjęcie, no, a gdzie perkusista? Rozbija się po wszechświecie, biega, pieski go liżą i robi karierę z zespołem Ciałko Bozie Apokalipsę. I musieliśmy się zdecydować na ruch. Jeżeli chcemy grać koncerty, to po prostu musimy coś robić dalej, bo za dużo było konfliktów terminowych i tak dalej. I zawsze jak ja coś chciałem zrobić, to coś wskakiwało, a no wiadomo, robienie kariery jest ważniejsze od trzeciego zespołu gdzieś tam, nie, no, bądźmy realistami. Niestety, no sam wiem po sobie, bo tak samo miałem w Dekab, że jak Banisher był gdzieś tam, nie był brany pod uwagę, jeżeli miał być Dekab, no i tyle. I musieliśmy się troszkę zastanowić, co zrobić w tym układzie. Tak samo musieliśmy się tutaj pożegnać ze Szczepanem, który w zasadzie odszedł, no gdzieś rok po pandemii jakoś, no też się nie dogadaliśmy już po prostu. Była ta sama akcja, on chciał ciągnąć Shodana, ja chciałem Banishera i też był jakiś konflikt na przestrzeni jednego koncertu, jedynego, który mieliśmy grać, akurat jakoś wszyscy nie mogli, nie dogadaliśmy się. Wtedy chyba jeszcze w ogóle z tego, co pamiętam, to organizator powiedział, że jednak nie stać go na nas. Technicznie rzecz biorąc, tak chyba było. I po tym niefortunnym gigu w zasadzie się znowu rozleciało. Więc ja wtedy zacząłem z Ginkiem robić po prostu numery na płytę. I jako, że to był dalej ten okres taki popandemiczny, nie? To wszyscy jeszcze mieli trochę kiełbie, wełbie, depresję i tak dalej i rozwijało się to dynamicznie i średnio szczęśliwie. I zebraliśmy się w końcu do kupy. Ja znalazłem w ogóle nowego piosenkarza. W zasadzie polecał mi go Rasta, bo to jest uczeń Rasty z Dekab. I no, nawiązałem współpracę z tym chłopakiem. Imię jego 666, Jorgi Van Hess z Belgii, aż musieliśmy szukać piosenkarza w Belgii. Młody chłopak, ma w tym momencie 23 lata, bardzo zdolny, naprawdę szerokie spektrum głosu, super sobie radzi po prostu w zasadzie. Jak mu podegram, tak mi podśpiewa. Jestem z niego bardzo zadowolony. Mimo że jest w zasadzie takim jeszcze no młodym wilczkiem, jeżeli chodzi o koncerty czy coś, bo tam dopiero zaczął niedawno koncertować, no bo umówmy się, że wszedł w okres dorosłości w pandemii, więc to samo, nie? Jakby 2-3-4 lata w krzoki, nie? No i tutaj kolega obok, który siedzi. No właśnie, i teraz do niego próbuję dojść na długą wiesz, drogę. Co? Audycja trwa do 4 rano, tak? Tak, ale słuchaj, to wszystko tak się ostatnio układa wokół 1 kwietnia. Takie prima aprilis dla mnie jest. Prima, wiesz, kilka rzeczy jest fajnych, śmiesznych, dobra, ale niektóre są nie do uwierzenia, ale te nie do uwierzenia to jeszcze dojdziemy, ale teraz jednak uwierzyłem, że człowiek, który no, twój uczeń, później zespół Goslat, który wszedł na scenę niesamowicie i nagle Krzysiek. Jak to się stało? Kto ci podsunął ten pomysł? On? Sam? Tak? On? Tak? Tak, Hubert. Ogólnie to było tak, że najpierw mi Hubert pożyczył swoje elektryczne gary, żeby się coś tam zaczął uczyć. Mi się wydaje, że on to planował już od dłuższego czasu, żebym mówił na gary w Banisherze. Nie, przysięgam, że nie. No w każdym razie popodgrywałem sobie na tych elektrycznych. Później kupiłem zwykłe, bo te elektryczne zaczynały powoli padać jeden po drugim. Brzmi rozdupcu. No i kupiłem te zwykłe i Hubert podsunął mi pomysł, że może bym kiedyś wsiadł na gary do Banishera. Ja się podjarałem i zacząłem ćwiczyć jeszcze bardziej. Słuszna reakcja, podobnie bym zareagował prawdopodobnie. No, kwestia była taka, że rzeczywiście ja już dalekosiężnie jakby troszkę zacząłem myśleć, ponieważ Krzysiek jest moim uczniem gitarowym od 2018 roku chyba, czy 19.
Jakoś no, tak, w każdym razie. 18. W każdym razie przyjechał do mnie kiedyś jako jeszcze taki czosneczek młodziutki, kurde, z grzyweczką, i miałem go uczyć na gitarze. Zresztą, żeby było śmieszniej, to podesłał mi go kolega Piotr z zespołu Mastemej, który będzie z nami grał. No i przyjechał do mnie taki łepek, właśnie młodziutki, i zaczęliśmy coś tam grać. I pamiętam, jak żeśmy zaczynali ciurać Pestilence, Land of Tears, klasycznie, nie? No i tak z tego Krzyśka tam powoli, tam rokowania były niezłe, ale niezakładane było, że zakończy się to tak spektakularnym sukcesem, jeżeli chodzi o jego rozwój gitarowy, bo Krzysiek w tym momencie już tak rozdaje karty na tej gitarze, że jakbym go wziął na drugą gitarę do Banisher, to by to było pójście na łatwiznę. Poza tym kłóciłby się za już, że chce grać moje solówki, więc bym wszystkie musiał oddać i bym został gitarzystą rytmicznym. I tak jak już mówię, tak by było. No i tak jak już mówię, musiałbym przejść na przedwczesną emeryturę, jak górnik metalu. No więc zapytałem się po prostu Krzyśka, bo tak sobie pomyślałem, kurczę, skoro Szkrab jest taki zdolny, no to jak on się nauczył tak grać na gitarze w takim czasie, to niech się nauczy grać na garach. Ja sam zacząłem się zresztą uczyć grać na garach jakieś, nie wiem, 3-4 lata temu. Też się tłukłem na tych zresztą elektrycznych garach. I sam wiem, ile mi to dało w dyscyplinie muzyka i w rozwoju ogólnie swojego musicianship, nie wiem jak to się mówi po polsku, ale chodzi o te wszystkie skille muzyczne, o rytmikę i tak dalej. Muzykalność? Mayhaps, to może być muzykalność. No i też podsunąłem pomysł na nagranie na garach, a po drodze jeszcze pojawił się pomysł, żebyś śpiewał, nie? To chyba Śniadi Dadi wymyślił najpierw, a później jak ci się posypał wokalista w Godslacie, to powiedziałem ci, że zacznij po prostu śpiewać, bo będziesz miał to, co ja z piosenkarzami w Banisher, będziesz musiał mieć jakiegoś. No i tak, Krzysiek się nauczył śpiewać, nauczył się grać, prawie już umie gotować. Powoli robi się z niego taki, kurde, robot kuchenno-muzyczny. Ze wszystkim jeszcze zrobi prawo jazdy. Kurde, nie, ale to znowu ze śpiewaniem. Krzysiek jest już po mutacji, więc automatycznie już mógł. No bo przedtem to ciężko mu było, bo tak? Znaczy wiesz co, podstawę można było załapać i tak, i by mi było wtedy łatwiej. Tak? A teraz się muszę sam ze sobą trochę męczyć. No bo przeważnie chłopcy, to tylko kojarzą mi się z jakimiś tymi chórami takimi, to tak, nie wiem. Dobra, nie idźmy w tą stronę. Dobra, jest fajnie. Czyli tak, Krzysiek na perkusji. Krzysiek będzie zastępował Eugene'a na najbliższych koncertach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No w każdym razie przez ostatni rok mielimy u niego w garażu. Gary jest grane średnio raz, dwa razy w tygodniu. Ja jak przejeżdżam do Warszawy w tej i we w te, to zawsze zahaczam tam o Kraśnikwornię i ćwiczymy bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. To znaczy, on mówi, że ćwiczy. I trochę chyba tak jest, bo już zaczął grać te numery. No i o ile na początku mieliśmy pomysł, żeby grać tylko stare numery, właśnie te z Sorrow of Death, które zresztą tam niedawno miało 18-lecie, to stwierdziliśmy, że skoro Suchy się nauczył grać tych numerów w pół roku, no to Krzysiek też się ich nauczy w pół roku bez problemu, więc damy je do seta i zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast forma jest już w tym momencie taka, że już najmniej chcemy grać to Sorrow of Death, bo reszta idzie git, nie? No. A skoro o Sorrow of Death. Tak, no to właśnie, to zagramy. Mam tą epkę. Ciekawe, czy jest coś warta, nie wiesz? Wątpię, nie, ale no, poczekamy, zobaczymy. No właśnie, no nie, Banisher, to, który to był rok? 2005. Piąty. Dwa lata starszy ode mnie. A tu na perkusji wtedy kto grał? Suchy. No tak, no. Dobra, no właśnie, mówię przecież, że Suchy. To co, to posłuchamy Soft Dev, a kto przyjdzie na koncert, to posłucha, jak Krzysiek gra na perkusji tenże utwór. Bo będą grane wszystkie, tak? Postanowiliśmy, że na dokładeczkę będą wszystkie numery z Sorrow of Death i myślę, że to jest... Wtedy wydawało mi się, że to jest super pomysł, nie wiem jak będzie teraz, ale wydaje mi się, że też dobry, bo tych numerów nie graliśmy co najmniej od 2006 albo 2007 roku, więc jeżeli ktoś nas pamięta jeszcze jako takich łebków latających po rejsie, tam gdzieś w tym okresie, w erze świetności Monstrum, to no to te numery będą. Zachęciłeś.
Wiem. Dobra, gramy. We'll be right back.
No i właśnie w tej chwili Krzysiek przećwiczył ten utwór air guitar i air drumming. Twierdzi, że gra lepiej od suchego. Zdania uczonych są podzielone, ale niech będzie. Słuchajcie, to teraz jeszcze, żebym nie zapomniał, bo tak mówiłem o tym 1 kwietnia i tak dalej, które właśnie taka niespodzianka, że Krzysiek okazało się, że jest perkusistą Banisheran, natomiast to, co wydawało mi się właśnie takim typowym Prima Aprilis, okazało się, że nie jest. Muszę o tym zagadnąć, to jest koncert w Warszawie. Bo szczerze mówiąc, to było coś takiego, że no dobra, fajnie, no było, no 1 kwietnia, dobra, fajnie. Na następny dzień sprawdzam. Nie ma nic, że haha, żartowaliśmy i tak dalej. Nagle pokazuje mi się plakat z Warszawy, zespół Dragon. Mm-hmm. Patrzę, szukam, Banishera nie ma. No. Czyli okazało się to prawdą. Załamka. Nie wiem, nawet nie mam nawet siły o tym wracać do tego po prostu. Wrócimy jeszcze do Warszawy na swoich warunkach, na normalny gig, a nie na jakiś polepiony na trytach z dziwnymi układami i tak dalej, bo to... powiedzmy tak, no, że z grzeczności i z oszczędzenia 90% żenady, błazenady i tak dalej, po prostu nie będę mówił, co tam wyszło, natomiast polubownie zostaliśmy, że tak powiem, znaczy zostaliśmy wykolegowani z tego zespołu tak naprawdę, zostaliśmy wykopani z tego składu, gdy zacząłem się upominać, że tak powiem, o obowiązki promotora, prawda, i ponieważ nie z jednego wzmacniacza już chleb jadłem, to w miarę wiem, jak wyglądają obowiązki promotorów na koncertach i tamte odbiegały, że tak powiem, daleko od jakichkolwiek dopuszczalnych norm. I gdy zacząłem na to zwracać uwagę i powiedziałem, że tak powiem, no brzydko, może nie, że zostałem 60, że doniosę, ale że skontaktuję się z kimś wyżej z tego Bloodstocku z Anglii, powiem, że mają niekompetentnego tutaj przedstawiciela na Polskę i chwilę później dostaliśmy właśnie tę wiadomość, którą wrzuciliśmy na Facebooka, że zostaliśmy wyrzuceni ze składu, gdyż już nawet nie pamiętam, jak tutaj ten organizator określił, że no w każdym razie coś mu nie pasowało i nas wyrzucił. Nie będę zdradzał szczegółów, bo z grzeczności obiecałem, że nie będę tego robił. W każdym razie no, Warszawa się nie odbędzie i nawet w sumie nie będziemy przepraszać nikogo za to, że nas tam nie będzie, bo to nie jest nasza wina. No tak, no oczywiście. Ale możemy obiecać, że wrócimy do Warszawy na swoich warunkach i ze zdwojoną mocą i będzie warto jeszcze chwilę poczekać. Krzysiek, z drugiej strony fajnie, że zespół Goslat wystartował na przykład z takim zespołem jak Antigama, no bo tak troszeczkę z troszeczkę, że tak powiem, większym zespołem. Ciężko młody zespół gdzieś tam o sobie tak i tak dalej, więc lepiej jechać kurę chyba na pierwszą trasę z kimś takim fajnym, nie? I zobaczyć, jak to bywa, nie? Definitywnie. W ogóle na pierwszej trasie, w sensie na Decomposition 2023, na Decomposition Ensemble, przepraszam, trafił nam się super skład, zarówno Redemptor, jak i Antigama, i Helium, i Shodan, co... Takie wspaniałe ziomeczki, tacy są wyrozumiali, nie było żadnej akcji typu, że nas nie lubią albo nie szanują za to, że gramy supporty i rzeczywiście nam pokazali, jak to wszystko w miarę wygląda i nie mieliśmy co narzekać. Nie, czyli już jakieś doświadczenie masz. Jakiekolwiek. Dobra. Poradzili sobie zdecydowanie. Byli grzeczni, nosili. Dobra, to teraz już kontynuuję takie, bo nie mogłem zrozumieć, nie można było dogadać, bo dzień wcześniej w Rzeszowie gra właśnie zespół Shodan. Tak. Nie można było tego... Czy to było już wcześniej, dużo wcześniej ustalone już? W zasadzie to myśmy mieli grać w tym terminie Shodanowym, z tego co pamiętam. Tylko, że też zostaliśmy troszkę wykolegowani, bo miałem ten termin buknięty. I później ktoś z piwnic mi napisał, że tego terminu jednak nie ma, bo go wziął kto inny. Na szczęście znalazła się data dzień później.
No i nie dało się tego połączyć, no bo Shodan ma swoją trasę, no my mamy swoje koncerty i no nie wiem, ja szczerze mówiąc nie widzę tutaj żadnego problemu, nie, i że wydaje mi się, że Shodan też nie jest dla nas, nie stanowi, trasa Shodan nie stanowi dla nas jakiegoś zagrożenia, ani tym bardziej konkurencji, wręcz przeciwnie, namawiam wszystkich, żeby zrobili sobie fajny weekend w Rzeszowie i zahaczyli, zabili dwa ptaki jednym kamieniem, jak to mówią Amerykanie. Także w piątek Shodan, żeby się wprawić, a w sobotę Banisher. Myślę, że w Rzeszowie dawno nie było takiego stężenia nuty z pazurem w jeden weekend. Dobrze, za chwilę jeszcze zagramy zespół Mestmy i wiesz co, bo zainteresowała mnie jedna sprawa. Nagrywanie CV to też taki prima prilis. No, ciężko w to uwierzyć, ale no, nagrałeś sobie bas, skórę pewnego zespołu, wysyłasz i tak dalej. I potem okazuje się, że gdyby nie sprawy wizowe i tak dalej, to być może tego koncertu by nie było, a ty byś grał z zespołem. No tak? Tak, z Fear Factory. To jest prawda. Kurde, to jest legitnie prawda. I to jest dla mnie następny prima prilis, że dzwoni albo pisze do ciebie, Dido, co zaraz. Okej, masz fajną łapę, kurę, leć po wizę, przyjeżdżaj. No tam już, wiesz, za pierwszym razem zadzwonił do mnie 3 tygodnie temu jakoś i się zapytał, czy jestem dostępny na tam kwiecień, czy jestem w stanie przylecieć. Ja mówię, że no wiesz, już nawet pomijając te kwestie tutaj trasowe, Krzysiek by pojechał na gitarę za mnie, było git, nie ma problemu, nie, ale ja miałem jeszcze po drodze taką akcję, że jak mieliśmy jechać z Dajew na NAM i tam mieliśmy grać z Metal Alliance razem koncert i złożyliśmy złe wizy. Złożyliśmy wizy turystyczne i mimo, że tam myśleliśmy, że jak złożymy turystyczne, a nie pracownicze, a nie bierzemy kasy za ten gig jakby, że mieliśmy tam zagrać powiedzmy za free, nie, no to, że nie potrzebujemy wiz pracowniczych. Okazało się, że musieliśmy mieć te wizy pracownicze na tej zasadzie, że po prostu jeżeli wjeżdżam tam jako performing artist, to jeżeli po prostu dotknę gitarę na scenie, to już jestem performing artist, a nie turist, nie? To jest na tej trochę zasadzie jak, nie wiem, Rambo leci na wakacje, nie? Ale pójdzie na strzelnicę, to już nie jest na wakacjach, tylko jest w pracy, nie? To jest tak jak karateki, ręce to jest broń, na tej samej zasadzie. To moje ręce są od grania i jeżeli dotknę gitary na scenie, to jestem performing artist. I powiedziałem to Dinowi, że będzie bardzo ciężko, bo rewoknęli nam tą wizę, nie dostaliśmy i powiedzieli, że możemy składać jeszcze raz, ale żeby teraz ją dostać, to będziemy musieli poczekać może nawet miesiąc, trzy i tak dalej. Ja mu to powiedziałem, że raczej tego nie przyspieszy. On powiedział, że dobra, to nie, że to nie ma szans na ten moment, a czy jestem dostępny tam na inne daty i tak dalej. Mówię, że tak, że od czerwca jak coś, to wszystko spoko, ale na te koncerty po prostu nie pojadę. No mówię ci szczerze, nie dam rady, nie chcę stawiać w sytuacji tak dużego zespołu, że naobiecuję ci tutaj gruszki na wierzby i tak dalej, tylko po to, żeby, no bo nie tak się zaczyna współpracę, prawda? No i się jakby trochę ucięło, a ja sobie tam po drodze jeszcze, no bo wiem jak to się robi po prostu, żeby do tak dużych bandów startować, trzeba być najszybszym, najlepszym, totalnie najlepszym, nie? Po prostu rzucasz wszystko i tylko to robisz. I tak zrobiłem. 16 numerów w 4 dni. Sam wszystko zrobiłem ze łba. Patrzyłem na YouTubie, jak grają i wszystko z piosenek gdzieś tam. Po prostu nauczyłem się. Napisałem Dinowi, że jak coś, to mam zrobionego seta. Więc przypominam się, że jestem. I tydzień później do mnie zadzwonił. I byłem akurat wtedy na próbie razem z Krzyśkiem. I dostaję od Dina wiadomość, że call me now, nie? Więc zadzwoniłem i się go pytam, no cześć, no o co chodzi, nie? I tak dalej. I no serio, no prawie mi słuchawka wypadła z łap. Gość do mnie mówi, że słuchaj Hubert, co my musimy zrobić, żeby cię ściągnąć tutaj do Stanów na te koncerty, nie? A ja tak i sobie myślę. Mówię...
Nie wiem, naprawdę chciałbym ci jakoś pomóc i chciałbym przejść, ale mówię ci, że z tą wizą to jest praktycznie niemożliwe. On mówi, że nie możemy cię jakoś przeszmuglować do Meksyku czy coś, nie? Z Assassino, jak na tej zasadzie. Sobie myślę, że nie no, byłoby fajnie, tylko że jak już później dostanę wilka do Stanów, a było blisko z dekapami, to już naprawdę o karierze to sobie mogę pomyśleć, co najwyżej jako sideman, kurde, na jobach. I zaczęliśmy rozmawiać, a on mówi, że czy jeżeli jakichś prawników tutaj ściągniesz i zaczniesz coś załatwiać, czy da rady, to przyspieszy. Ja mówię, że może się uda, może się nie uda, nie wiem. A jeżeli my ściągniemy prawników ze Stanów i zaczniemy coś z tym robić, to to się uda. Ja mówię, słuchaj, no w drugą stronę będzie łatwiej, nie? Bo to już nie jest tak, że robak z Polski chce wlecieć do Stanów, tylko goście ze Stanów chcą ściągnąć robaka, nie? Więc odwrotna sytuacja, byłoby łatwiej. Dobra, I'm on it. Przez weekend miał coś tam załatwić. W niedzielę mi napisał, że guys, z którymi już tam, że znalazł się chłop, z którymi już, który już z nimi wcześniej grał i że nagle he became available, czyli no, że po prostu gość jakiś z nimi może z powrotem grać i że na razie pójdą z nim, nie? I że dzięki za wszystko i tak dalej, keep in touch. No i tak to się na razie skończyło. No, w każdym razie miałem ostatni miesiąc pod znakiem FF, że tak powiem, na odsłuchu non-stop. Było bardzo blisko, było bardzo blisko. Wiesz, z ciekawości napliliście, bo ja zacząłem od Soul Animal Machine. Martyr był? Nie. Znaczy ja Martyra sam później zrobiłem. Aha. Martyra, ale z The Manufacture zrobiłem 4 numery, z Obsolete chyba 5 i przekrojowo tam po jednym, dwóch, no 16-18 numerów prawie mam zrobionych na ten moment. Dalej mam zrobione, nie? Jestem gotowy, jak to słuchasz, nie? To teraz zapytam Krzyśka. Krzysiek, a ty CV do jakiego zespołu byś tak, jakby potrzebowali? Gotów jesteś na dzisiaj. Do jakiego zespołu? Za każdego, nie? No właśnie, to jest młodość, kurwa. To nie, jest młodość, kurwa. Ma dobre wzorce, wie jak robić. No. Ja bym sobie chętnie poszedł grać na przykład do Avril Lavigne, człowieku. Łatwe pioseneczki, fajne pioseneczki możesz sobie robić. Salta na scenie. Dobry. Ale nie, serio, saltami? Umiesz salto? Jeszcze nie. Pokazywałem mu koncert Turnstyle z Filadelfii i był zachwycony. Tam ten basista był, robił salto w publiczność. Też mi się to strasznie podobało. Stwierdziłem, że granie na basie jest kompletnie nieistotne. Jeżeli nie jesteś w stanie zrobić salta w publiczność, to nie umiesz grać na czymkolwiek. Po prostu. Grać, co się byle małpa nauczy wrog na wszystkim. Wystarczy. Odpali sobie YouTube'a, puści szkółki Paulo Gilberta, nie? I tyle. 8 godzin dziennie będzie siedzieć. Wiesz, pójdzie na lekcję do Hoops Academy. No, na przykład. Tak. No to co, kurde? No to zagramy jeszcze Mr. May. Mhm. I co? No widzimy się na koncercie, nie? 27. Aha, dzień wcześniej jeszcze Kreśnik jest. Tak, dzień właśnie wcześniej mamy warm-up party na rozgrzewkę, bo raz, że to jest klubus tam u Krzyśka na dzielni, powiedzmy, i mamy go, że tak powiem, po znajomości. Chcemy sobie zrobić, powiedzmy, że przedprodukcję koncertu, żeby zobaczyć, czy się czujemy i dogadujemy wszyscy, no i już na Rzeszów przyjść przygotowanym po, że tak powiem, przelaniu tak pierwszej krwi. A w Kraśniku gra kto jeszcze? Void Spectrum oraz Cry of the Nile. No właśnie, Cry of the Nile widziałem, bardzo fajnie grają. Podobało mi się. No to w takim razie... No, twoje rówieśnicy chyba, tak mi się wydawało. Chyba troszkę starsi. Tak, troszkę? Ale niewiele. Znaczy, w tym przedziale wiekowym. To... Nie no, akurat teraz głupio zabrzmi, ale dla mnie wszyscy są młodzi. Ale dobra, nieważne. Nie idźmy tą drogą. Dla mnie ja jestem średni. Także widzę, forma jest, zespół jest, skład jest, także bardzo dobrze. Czyli 27 kwietnia widzimy się w rzeszowskich piwnicach. Aftermath show, zespół Banisher. Krzysiek, dziękuję ci bardzo. Hubert, dziękuję bardzo. Dziękuję. Było super. I oczywiście jak tego będziecie gdzieś z tragarzami, to zapraszam. A i pozdrawiam jeszcze Marcina.
Tak, śniadi tak, daddy ogląda. Tak. Ogląda, słucha. Przyjął z Krzyśkiem, tak rzekł. Pozdrawiam mamę, pozdrawiam tatę. O. Pozdrawiam. Mordeczki z Legnicy. Oj, grypsują już. Już nie, nie wiem, czy kogoś nie obrażają. Nie, jeszcze nie. Koncesja pójdzie. Jeszcze nie. No. Dobra, wszystko, żeby mówili, żeby bilety, bilet kiedy, tego, kto będziemy gra. Mieli na pewno jeszcze bardzo fajny, nowy merczyk, żeśmy, właśnie nam się produkują szmatki u szatańca, także przynoście pęgę, jeżeli chcecie się przyodziać w wakacyjne ciuszki, będziemy mieli shorty, żonobijki, będziemy mieli fajne koszulki, czapy, różne rzeczy i tak dalej, oczywiście będą płyty. I co no, o, będą dostępne stopery dla każdego, albo, czy będą? Chyba tak, no ale w każdym razie na rzeszowskie piwnice warto wziąć stopery. Prosimy bardzo uważać wszystkich, żeby nikt się znowu nie nadział na ramę Pawulona jak rok temu. Ojejku, to antygama, tak. My prosimy, żeby wszyscy byli rozsądni i uważali na siebie, żeby nie zadupcać się niepotrzebnie jakimiś piwskami i tak dalej, nie robić obory i tak dalej, bo jeżeli chcecie, żeby te koncerty w tych piwnicach się odbywały, to dobrze by było chociaż troszkę rozsądku. Oglądajcie, skandujcie hej jak Nergal, zachowujcie się dobrze, nie? I bawmy się wszyscy dobrze i bezpiecznie. I wtedy każdy będzie miał dobrze i więcej bandów będzie tu przyjeżdżać i win-win-win situation, co nie? A to ja jeszcze mam propozycję. Ogólcie się i udawajcie, że nie macie 18 lat, a z oszczędzone pieniądze kupicie sobie koszulki. Jest to jakiś pomysł. Legitymację, będziemy legitymować. Do każdego biletu monsterek. RODO. Ty właśnie, a tak sobie przypomniałem teraz, jak to dawniej było, tak otwieram właśnie niszczę i tak. Wiem, gdzie mieszkałeś. Znaczy, no, rodzice no mieszkają, tak. Numery telefonów i tak dalej. RODO. No, rodeo w tym momencie chyba, no. Tak. Rodeo. Ale fajnie kiedyś było, nie? Podobałeś wszystko. Ja sam nie wiem, mam bardzo ambiwalentne odczucia na temat wszystkiego ostatnio, więc i tamtych czasów szczególnie, ale... To tak samo na płycie Jesusów, mam tu kładkę, nie, zabrałem, ale tam jest coś takiego, że management Bogdan Peza i... No, ulica tego jest, bo Bogdan Peza, ulica taka, management. Także otwierasz płytę, ojejku, kupiłem, nie podoba mi się, idziesz. Pan Peza? Tak. Te Jezusy nie podobają mi się. No, tak myśl. No teraz sprzedaż na Allegro, kurczę, i tyle. Albo ten na Metal Vinyl Collectors. Dobra, to jeszcze raz dziękuję bardzo i muzyka.
Ciszej już nie, ale trochę głośniej.